Ja nie chciałem tego filmiku robić, ale wam coś opowiem. To jest jedna historia, tylko króciutka, troszkę, na pewno nie będzie taka długa. Słuchajcie teraz tego. Jak ja byłem tam 3 dni temu, nie? W takiej poradni, kurwa, załatwiłem tej czekiemu mojemu, jak to się nazywa, kurwa, wizytę tam w tym, u tego jebanego ginekologa, nie? Tam to fuch jest, kurwa. Ale dobra, może być wizyta. Słuchajcie teraz to, kurwa, poszłem z nią tam, nie? Na 10:15, bo miałem dzisiaj tam. Mówię, chuj, to pójdę, co mi tam, to stracę, kurwa, parę tam minut, chuj. I słuchajcie, teraz ginekologa, nie? No, niestety nazwiska wam nie mogę powiedzieć, bo... raczej ginekologa to chuj, tam mam go w pizie i w chuju też, głęboko, tylko od mojej. No, ale jakoś tam wymyślimy, coś tam się wymyśli, niech będzie... To mniej więcej wyglądała ta wizyta tak. Pani Nowak, poproszę do gabinetu. Kurwa, co za gość. Ona mówi, że brzuch ją boli, że cioty nie ma, tam 40 dni. Coś tam, a za chwilę było tak. To proszę panią, proszę się rozebrać. Kurwa. No i z tego badania wyszło tyle. Jakąś rurkę i w pizdę wepchał. Nie wiem. A potem jak wychodziła z tego gabinetu, nie? To było tak. Pani Kowalska, pani następna. Kurwa. Aje. Kurwa to. Ale swogo. To już kurwa. Dobra, trzymajcie się. Ja już się nie śmieję. Pozdrowienia dla wszystkich normalnych z fotki, dla wszystkich YouTube'owiczów, którzy mnie tam jakoś wspierają. Dziękuję wam wszystkim za wszystko. Dzięki, że jesteście. Wasza obecność to jest dla mnie jakaś taka motywacja do czegoś robienia. No nie takie coś jak to akurat tu, bo to jest śmieszne, ale dziękuję wam bardzo i fajnie. No i tyle, nie? Chyba. Trzymajcie się. Chuj. A je.